No witam na kanale. Dzisiaj mamy robótkę dość poważną. Będziemy wymieniać guziczek startera, bo jednak wysiadł całkowicie. Nie zapala motocykla. Kłopoty. Mamy nowy, używany. Wymienimy, zobaczymy, czy to jest faktycznie to. Trochę roboty, bo trzeba rozbierać lampę, to wszystko, ale nic, damy radę. By zdemontować przycisk, trzeba pozbyć się linek gazu, a żeby to zrobić, to należy je rozkręcić przy gaźniku. Także dziesiątka kluczyk, ściągamy linki tutaj, tam powinny wyjść, no i przycisk powinien zejść bez większych problemów. No zobaczymy. Jak widać, zdemontowałem linki od gaźnika. Więc tu powinno się teraz je pociągnąć delikatnie. O. I powinny nam wyjść. Jedna. Druga. Teraz demontujemy, rozkręcimy tutaj. A już zaczyna schodzić. O. Tu też jest gwint. No nie zdziwi się za chwilę. Jak widać, tam też jest gwint, więc muszę zdemontować elektrykę, żeby mógł obrócić całym uchwytem. Żeby rozdemontować elektrykę, trzeba rozkręcić całą lampę, bo chyba to idzie gdzieś tu pod licznik. No nic, zdemontujemy. Pokażemy dalej. No tak, żeby wyciągnąć kosteczkę, trzeba wszystko tutaj zdemontować. No i teraz powinno wyjść bez większych problemów. Kręcić. O. A, to tylko jedno jest na wkręcanie. To oczywiście rozbierzemy potem i będziemy tutaj zaglądać. Dajemy nowe, stare. Tak, elektrykę my podpięli. Jedno tu, drugi taki, potem kabelek idzie do lampy, do tego złącza. Raczej się to nie powinno pomylić. To musi dobrze tutaj kliknąć. No i skręcamy. Będziemy widzieć, co to da. Ja nie przełącznika. Powinno raczej wszystko grać. Sprawdzamy. Raz. No tak. Sprzęgło. No, teraz zaczyna gadać. Jest ok. Naprawa powiodła się. Thank you.
No, pięknie pracuje. Można śmigać w trasę.